Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na test najnowszej zakrętarki Parkside serii Performance model PDSSAP20LIB2. Zapraszam. No więc dobrze, mamy ostatnią zakrętarkę Parkside, jaka wyszła, bezszczotkowa zakrętarka. I co od razu do rzeczy, co my tutaj na tym filmie zrobimy? Zobaczymy sobie, jak pracuje w drewnie, postaram się przeprowadzić jakiś test z kluczem dynamometrycznym. Oczywiście porównamy ją sobie do starszej zakrętarki, zobaczymy, jak pracuje na nowej baterii, na starej baterii. I oczywiście porównamy sobie budowę, bo tutaj jest największa, jak nie jedyna różnica, oprócz tam jakichś kosmetycznych. Do rzeczy, zakrętarka pojawiła się online, stacjonarnie jeszcze nie było. Było kilka rzutów po 299 zł, mi się udało na jednym z nich kupić. Zakrętarka była tam pół dnia dostępna, więc chyba z dostępnością jest coraz lepiej, ale teraz już na przykład wróciła w cenie bodajże 329 albo 339, nie jestem pewny. W każdym razie już delikatnie o około 10% podrożała. Dobra, co wyróżnia tą zakrętarkę? No, w porównaniu do poprzedniej, oczywiście jej budowa, czyli wielkość tak naprawdę. Już bierzemy sobie tutaj od razu, nie sugerujcie się wysokością, bo tu jest stara czwórka, tu jest nowa czwórka, więc oczywiście zaraz zresztą wypnę te akumulatory, więc ta wygląda na także wyższą. Zakrętarka jest po prostu bardzo, ale to bardzo krótka. Najpierw sobie zrobimy szybki rzut oka, jak wygląda jedna przy drugiej. No jest różnica. Jest to rewelacja, powiem Wam szczerze. Taka zakrętareczka mała, to jest po prostu rewelacja. A teraz, żeby już mieć to jakoś konkretnie pomierzone, biorę sobie miarkę i pomierzymy sobie starą zakrętarkę od początku uchwytu na bity, to jest 16 cm. Natomiast nowa zakrętareczka, no to 12 nawet niecałe. Także mamy 4 cm, zyskujemy 4 cm. No i słuchajcie, jeżeli gdzieś pracujemy, na przykład w motoryzacji, jakiś silnik, zawieszenie, no to i robimy takim czymś. Okej, ona często będzie w motoryzacji, jeśli chodzi o zastosowanie i w samochodach, będzie często za słaba, ale dojście taką małą zakrętarką będzie rewelacyjne. Dobra, teraz sobie wypnę akumulatory, żeby zobaczyć, jak wygląda wysokość, czy coś się w tej kwestii zmieniło. Nie, tu już na pierwszy rzut oka widać, że to są takie same urządzenia, jeśli chodzi o wysokość. Tak, tutaj mamy to samo. To samo także wygląda na to, że mamy, jeśli chodzi o parametry. Obie zakrętarki mają 226 Nm, obie mają maksymalnie 4300 uderzeń na minutę i obie mają 3600, dobrze mówię, żeby Was nie wprowadzić w błąd, tak, 3600 obrotów na minutę. Także pod tym względem wszystko wygląda identycznie. Jedyna różnica jest w regulacji prędkości obrotowej i automatycznie newtonometrów. To jest stara zakrętarka i zobaczcie, tylko przeostrzymy, mamy do wyboru 120, 180 i maksymalny moment 226. Natomiast jeśli chodzi o nową zakrętarkę, mamy już 4 opcje i wyglądają one następująco: 120, 150, 190 i 226. Tutaj też te diody, które nam sygnalizują o wyborze momentu, są dużo większe, dużo bardziej czytelne niż w tej starej, co od razu widać, jak tak oddalę troszeczkę obie zakrętarki, to są bardziej czytelne. I dodatkowo ta stara tak mocno agresywnie podświetla, jak widzicie, przez to to jest dosyć nieczytelne, powiem Wam szczerze, no to, natomiast tutaj jest wystarczająco. Obie oczywiście na dole też mają światełko. Aha. Ale no tak. Ona wygląda na to, że w nowej już mi się światełko od nowości nie świeci. No ciekawe. Zmieńmy akumulator. No dobra. Zaczęło się w sumie standardowo, jak z Parkside'em, przynajmniej ja mam takie szczęście, nie działa światełko. Ciekawe. Jeszcze zobaczmy na najwyższym. A może coś tu trzeba przytrzymać? Nie no, wątpię. To tylko światełko. No dobra, co? Nie działa mi światełko. Oby reszta działała. Dobra, przechodzimy dalej. Kolejna rzecz, jaka już rzuciła mi się w oczy, jeśli chodzi o tą nową zakrętarkę, to gdzieś zagraniczne kanały ją testowały, zagraniczni twórcy ją testowali i widziałem, że ma ona tak zwanego laga, że nie chce, kurczę, wystartować. I teraz jak to wygląda? Podłączmy najpierw starą zakrętarkę. Podłączam baterię. Czuć, że ona ma taki jakby delikatny soft start, ale chodzi mi o to, wypinamy baterię i patrzcie, na taki delikatny klik ona od razu działa. Natomiast zobaczcie, co się dzieje znowu. Nie działa. Dopiero dłuższe przytrzymanie i teraz już będzie normalnie działać. Dopóki nie wyciągnę baterii. Wyciągam baterię, wkładam i znowu zwiecha. I znowu jak dłużej przytrzymam, wystartuję, to dopiero działa. No, wygląda na to, że to jest celowy zabieg. Po co? Nie mam pojęcia. Można się domyślać, że może jak wkładamy z akumulatorem nieużywanej zakrętarki do torby, to zwykłe omyłkowe gdzieś naciśnięcie w torbie
nie wystartuje, chociaż z drugiej strony, jak gdzieś się nam przycisk na stałe wciśnie w torbie, to i tak wystartuje, i tak wystartuje. Więc nie do końca wiem, do czego ten zabieg miałby być. Jeżeli wiecie, jeżeli orientujecie się, dlaczego to jest tak zrobione, czy to ma jakiś cel, to napiszcie oczywiście w komentarzu. W zestawie oczywiście mamy uchwyt do paska, który możemy przymocować z dwóch stron. No i tą walizkę, którą gdzieś tam w tle widzicie, w walizce oprócz samej zakrętarki i instrukcji obsługi nie ma nic więcej. No dobra, na dzień dobry wygląda na to, że mam uszkodzone światełko. Jeszcze zerknę sobie do instrukcji, żeby jakiegoś babola nie popełnić, ale no wątpię, żeby coś było w instrukcji ciekawego o światełku, no ale sprawdzę i zabieramy się za testy. Dobrze, tutaj już konstrukcję testową mamy gotową. To jest belka 18 cm, która zawsze gdzieś na moich filmach występuje. Tutaj jest dodatkowo, jak będę mieć dłuższe wkręty, to jest dodatkowa belka dołożona. Zaczynamy sobie delikatnie. Wkręt 14 cm długości, FI6 na bit PZ3, także może go lekko zrywać. Zobaczymy, próbujemy. Aha, oczywiście moment obrotowy na maksa ustawiony 226 Nm. Bateria czwórka starego typu, ponieważ na moich testach wypadła lepiej niż ta nowa. Jeżeli byłyby jakieś problemy, to zmienimy na nową. I bateria jest w pełni naładowana, dopiero wyciągnięta z ładowarki. Próbujemy. No i zatrzymanie. Próbujemy. Dobra, jakieś dziwne zatrzymanie na początku było, nie wiem o co chodzi. Zmierzę go sobie tylko. To jest 16 cm długości, FI8 na Torxa. Zmieniamy sobie tylko bicik na Torxa i próbujemy z takim. Próbujemy. Tym razem bez żadnego problemu. Teraz też 16 cm, jednak już FI10. Bez problemu. Teraz bierzemy FI też 10, ale 20 cm długości. Próbujemy. Aha, dobra. I ten już będziemy musieli tutaj się przenieść na tą beleczkę, żeby dziury w stole nie zrobić. No równo ładnie, jak na razie bez problemu. I FI10, długość 24 cm. Bez problemu. I teraz dla porównania, na nowej baterii 4 Ah Smart. Teraz wkręcimy sobie ten sam wkręt FI10, długość 24 na starej zakrętarce. Udarowa nasadka Milwaukee, udarowa przeduszka Milwaukee, udarowa nasadka, jakaś tam bezfirmowa, ale udarowa. FI10, długość także 10, próbujemy. Bez problemu. Przechodzimy teraz do także FI10, ale długość 16. Mamy wkręcone. No i teraz długość także 16, ale już FI12. Zobaczymy, czy sobie z tym poradzimy. Mamy wkręcone. Ten sam wkręt na nowej baterii, czwórce, tej Smart. I teraz dla porównania stara zakrętarka z pierwszej serii.
czystej ciekawości zakrętarka Ryobi, mocniejsza, bo 300 Nm, ale mniejsze, ma prędkości obrotowe. Dobra, przejdziemy sobie do testu z kluczem dynamometrycznym. Najmniejsza wartość, jaką możemy tutaj wybrać, to jest 120 Nm. Tyle też ustawiłem na kluczu. Dokręcamy sobie śrubę i próbujemy na najniższej wartości to odkręcić. Mamy 120 Nm. Ustawione 120 Nm, bateria czwórka pełna, próbujemy. No dobre pół minuty, ale się udało. Następny moment na skrętarce, na zakrętarce, jaki możemy wybrać, to 150. Tyle też ustawione. Próbujemy dokręcić. Ok, mamy 150 Nm. Na zakrętarce ustawione 150. Próbujemy. Tutaj zdecydowanie lepiej. Dobrze, i teraz słuchajcie, następne poziomy to jest 190 i 226 maksymalny. Ten klucz ma zasięg do 210, więc ja już nastawiam na tym kluczu na 210, czyli maksimum, bo 190 jak ustawia potem 210, to w sumie tam taki test nie ma sensu, a niestety więcej ten klucz nie ma. Ustawiam po prostu na kluczu maksymalną siłę i dokręcam. Słuchajcie, chciałem dokręcić na maksymalny moment, śruba tego nie wytrzymała. Mam większą śrubę, co prawda niestety na nasadkę 22, a po prostu na nasadce 21 kończą się moje nasadki udarowe. Zobaczę, czy w ogóle uda mi się to przykręcić, czy śruba wytrzyma i najwyżej spróbujemy. Udało się, śruba wytrzymała. Teraz pytanie, czy nieudarowa nasadka wytrzyma i czy w ogóle z taką nasadką odkręcimy. Oczywiście jak nie sprawdzimy, to się nie dowiemy. Ja tu sobie jakieś założyłem, ochraniacze twarzy, oczu i tak dalej, bo może być różnie z nasadką. 226 ustawione. No i co, próbujemy. Oho, to jest odcięcie. Spust mam ciągle wciśnięty. Dobrze, przejdźmy do jakiegoś podsumowania. Ten test, który przed chwilą widzieliście z kluczem dynamometrycznym, weźcie tak sobie bardziej jako dodatek, jako taka ciekawostka, bo jak widzieliście, śruby pękały, no nie były to śruby przystosowane do takich momentów obrotowych, ale generalnie to się sprawdziło, te nastawy tutaj i nastawy na kluczu dynamometrycznym, także było spoko. Na pierwszym największe miały problemy, na tym 120, ale może tam w kluczu delikatnie, a może klucz jest delikatnie rozkalibrowany i miał troszeczkę więcej tak naprawdę. Więc ten test jak najbardziej zaliczam jako pozytywny, że zakrętarka go przeszła bez problemu. Jakie są ogólnie moje odczucia, jeśli chodzi o ten sprzęt, tak na szybko, no bo przecież ja mam dopiero kilka godzin tak naprawdę, to powiem Wam szczerze, że takie mieszane. Dlaczego mieszane? No bo tak, świetna budowa, no kurczę, no to jest rewelacja, po prostu dla mnie to jest rewelacja, pomijam tam oczywiście takie oczywistości jak 5 lat gwarancji w serii Performance i tak dalej, bo nie o tym tutaj rozmowa. Chodzi bardziej mi o to, że po tym co widzieliście, zakrętarka stara była praktycznie zawsze szybsza, zawsze, raptem tam dwa wkręty porównaliśmy, ale była szybsza i to było tak w sumie bez tych czasów na filmie, w które Wam wkleiłem, to było czuć wyraźnie, że ona jakoś tak sobie lepiej radzi. I to po pierwsze jest dziwne, bo na papierze przecież mają te same wartości. Prędkości obrotowej, uderzeń na minutę i newtonometrów. Okej, no ta ma mniejszą konstrukcję, więc fizycznie na pewno tu jest mniejszy ten cały mechanizm, który uderza, żeby wywołać udarowe uderzenia.
Więc teoretycznie można powiedzieć, że na chłopski rozum, jak to się mówi, no to jest logiczne, że ta będzie słabsza od tej. No ale z drugiej strony, dlaczego dawać na papierze te same wartości? Więc według mnie no ta jest jeszcze delikatnie szybsza, czy mocniejsza, tego nie sprawdziłem, ale na pewno szybsza. Kolejna sprawa, no to to niedziałające światełko. To jest naprawdę niby bzdura, taka malutka szczegół, ale z drugiej strony, no kto ogląda mój kanał, ten wie, jakie mam podejście do Parkside'a. No w sensie mam takie, że uważam te narzędzia za awaryjne i kiepskie po prostu. Co tu dużo mówić. Ostatnio jak sobie tak zrobiłem kalkulację w głowie, to wyszło chyba, że 80, jak nie więcej, procent narzędzi Parkside, które miałem, chociaż raz były w serwisie, a hitem jest Taker, który był 3 razy w serwisie i dalej nie działa. Ale mniejsza o to. Chodzi mi o to, że do tej pory serię Performance traktowałem jako bardzo, naprawdę bardzo fajną, za przyzwoite pieniądze, z długą gwarancją i po prostu świetnie działającą. Co tu dużo mówić. Ta zakrętarka to według mnie najlepsze narzędzie Parkside'a. Natomiast ta od początku ma jakieś takie małe haczyki. A to komuś zacina, czy to na baterii 4, czy 2, bez różnicy, odcina jej po prostu zasilanie. A to ma jakiś dziwny problem ze startem, że trzeba ją długo przytrzymać. A to w moim egzemplarzu na dzień dobry nie działa światełko. No to jeżeli seria Performance pójdzie w tą stronę, że tak powiem, jak seria zielona, no to kiepsko. Generalnie ciągle mimo wszystko uważam, że jest bardzo fajną zakrętarką. To, że ona tam pół sekundy czy nawet sekundę będzie wolniej wkręcać od tamtej, przy tym rozmiarze, szczerze, dla mnie to nie ma znaczenia. Ten rozmiar jest fenomenalny. Jeżeli jeszcze zapniemy sobie do tego tą nową 4, to mamy ciągle kompaktową baterię, a mimo wszystko mocną, dużą, no bo 4 wiadomo większa 2 razy niż 2. I jest to wtedy świetny sprzęt tak naprawdę do różnorakich prac. No ale żeby ta jakość była w miarę powtarzalna, żeby to działało, no to okej, to jestem w stanie przymknąć oko na jakieś tam, o, takie coś, widzieliście, przed chwilą startowała, teraz nie startuje. Jestem w stanie przymknąć oko na to, że jest delikatnie wolniejsza od tamtej. Nie ma to naprawdę znaczenia. Ten rozmiar tutaj naprawdę robi robotę. Ale niech to ma jakąś powtarzalną jakość, niech to działa każdemu, a nie już na dzień dobry. No ja tak naprawdę muszę ją reklamować, no bo czy ją sobie zostawię, no to szkoda jednak nie mieć tego światełka, czy jak stwierdzę, że może ją będę chciał sprzedać, no to przecież nie sprzedam komuś bez działającego światełka, więc tak naprawdę już kolejna wizyta w serwisie, nie tyle wizyta, co kontakt z serwisem i odsyłanie sprzętu. Ogólnie oceniam, no dobrze oceniam, co tu mówić, dobrze, bo podoba mi się ten rozmiar, podoba mi się mimo wszystko działanie. Jeżeli to wszystko będzie działać, no to jak najbardziej fajny sprzęcik. Na ten film to będzie tyle, pozdrawiam, trzymajcie się, hej!